Cześć, Maciek z tej strony, firma Mavkar, a dzisiaj do sprzedania wedle mojej opinii jeden z najładniejszych SUV-ów ze swojej epoki. Jest to oczywiście Ford Kuga w ulubionym dwulitrowym dieslu w litrze HDI, jeden z najmocniejszych motorów i najwytrzymalszych, z bardzo dobrą opinią. Auto ma 240 tysięcy przebiegu, jest w wersji Titanium, czyli też poszukiwanej, srebrne railingi, przyciemniane szyby fabrycznie. Naprawdę nadaje to mu takiego sportowego charakteru. Nie wiem, czy wspomniałem o przebiegu, jest to 240 tysięcy. Auto, jak widzicie, jest z Francji, jest bezwypadkowe. Nie jest jakiś poobijany, ktoś widać szanował ten samochód. A cechy zewnętrzne, tak jak wspomniałem, czarne szyby, srebrne ringi. Mamy też hak, alufelgi 17, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. I chyba to by było na tyle. Jeszcze chyba są spryskiwacze reflektorów. Auto jest bezwypadkowe, oczywiście opłacone. Mamy też, jak widzicie, tutaj reflektory przeciwgielne. To wam jeszcze pokażę. Ważny francuski przegląd. A resztę do opowiedzenia w aucie. To co, wracamy do wnętrza pojazdu. Zacznę standardowo od lewej strony. Tutaj mamy przyciski od szyb. O, teraz lusterek, są cztery elektryczne szyby. Elektryczne lusterka oczywiście. Tutaj mamy panel od świateł, mamy włącznik świateł przeciwgielnych, tak samo reszty długich. Są też tutaj też, jak wspomniałem, czujnik światła, więc światła po zmierzchu włączają się automatycznie. Sekcja środkowa, tutaj mamy sterowanie tempomatem, jedna, druga strona, tutaj podgłaszanie radia. Tutaj też jest manetka od komputera pokładowego, fajnie, bo akurat Ford dba trochę o Polaków i mamy tutaj polskie menu, jak widzicie, też teraz wam pokazałem średnie spalanie do tego wozu, całkiem dobre jak na dość dużego SUV-a 6-7. Spójrzcie jeszcze na kierownicę, kierownica jest przyjemnie utrzymana, jest skórzana, ogólnie tapicerka w wozie jest pół skórzana, też dosyć ładnie utrzymana, nie jest ta skóra nigdzie nie poobdzierana. Pokażę wam tutaj z boczek od mojego fotela, jest bardzo ładny, nie ma żadnego przetarcia. Spójrzcie jeszcze na fotel pasażera, też przyjemnie utrzymany, coś tam wam pokażę z tyłu, mam nadzieję, że widać. Tapicerka naprawdę jest ładna. Cóż jeszcze, środek, jak widzicie, klimatyzacja jest automatyczna, dwustrefowa, sprawna, fajnie działa. Tutaj często też te przyciski tak jakby się odklejają, ale tutaj jest to w dobrym stanie utrzymane. Radio to fajniejsze, Soniaka. Lepiej się tu prezentuje niż ten taki stary, zwykły, srebrny fordowski oryginał. Tutaj macie też dostęp bezkluczykowy. Wciskamy power, auto odpala. Tutaj kluczyk. Chciałem wam jeszcze pokazać ten przegląd, o którym wspomniałem wcześniej. To jest to. Tutaj macie jego ważność. Do 2024 roku, był 4 kwietnia robiony. A tutaj też jest pokazany, w 2018 roku na przeglądzie miał 187 tysięcy. A tutaj macie wpisany przebieg przy ostatnim przeglądzie. Czyli auto przejechało niespełna 300 km. Jest sprawne, jeździ się naprawdę dobrze. A co jeszcze zapomniałem dodać, dużym plusem wozów z Francji jest to, że nie korodują. No bo jednak są to ciepłe rejony świata. W większości, jak ktoś nie mieszka w górach. Więc o blacharkę nie musimy się naprawdę martwić. Jeszcze tutaj mam książkę serwisową, była prowadzona do, jak się nie mylę, 60 tysięcy km. Tutaj widzicie Kuga Titanium, data pierwszej rejestracji. I znajdźmy te wpisy. Tutaj mamy jakieś wpisy, wpis kiedy był wymieniany pasek, w 2015 przy 117. A tutaj jeszcze spisy z Forda, 60 tysięcy mam ostatnim w 12, jeśli dobrze widzę. Tam wcześniej. Spójrzmy dalej. Ciężko się tutaj odczytać, ale tak, do 60 tysięcy był serwisowany w Fordzie. Cóż jeszcze mogę dodać? A, widzicie? Zapomniałbym o fotochromatycznym lusterku wstecznym. Też fajny bajer, przyciemnia się lusterko, gdy po prostu pada na nie światło, nie razi nas nikt swoimi źle ustawionymi światłami. No i rzeczy, których no, nie muszę chyba powtarzać każdemu, mamy airbagi, ABS i resztę takich drobnostek. Jest też Bluetooth w radiu, więc możemy odbierać sobie połączenia. Aby było na tyle, jeżeli interesują was takie auta lub inne, możecie zasubskrybować lub polajkować mój kanał. Jak widzicie, też jest opcja
zostawienia lajka na stronie instagramowej Mavkar Auta lub też przez Otomoto, jest to mavkar.otomoto.pl. Jeżeli chcecie czegoś się dowiedzieć więcej, zostawcie komentarz lub napiszcie jakąś wiadomość. Na razie.